Wydawnictwo Insignis Media przedstawia Jeremy Clarkson, świat według Clarksona, część czwarta. W czym problem? Przekład Tomasz Brzozowski, czyta Jacek Braciak. Nikczemna japońska toaleta zrujnowała moje achso. Na pierwszy rzut oka, Japonia to najbardziej obce, dziwaczne i skomplikowane miejsce po naszej stronie trzeciego księżyca Jowisza. A mimo to o dziwo, za każdym razem, gdy tam jestem, czuję się, jakbym spotkał zaginionego przed wielu laty brata bliźniaka. Sami pomyślcie. Japonia to przeludniony wyspiarski kraj, który jeszcze całkiem niedawno cieszył się wielką potęgą. Co więcej, Japończycy mają zamiłowanie do dobrych manier i biurokracji, a kiedy przyjdzie co do czego, mogą być przerażająco okrutni. Jeżdżą po właściwej stronie drogi, mają rodzinę królewską. A ponieważ swoją cywilizację tworzyli przez tysiące lat, każdy Japończyk potrafi wyczytać, do jakiej ktoś uczęszczał szkoły, gdzie mieszka, o czym marzy i w czym pokłada nadzieję, wyłącznie ze sposobu, w jaki ta osoba trzyma pałeczki. To jeszcze nie wszystko. Śmialiśmy się, kiedy Clive James pokazywał nam japońskie teleturnieje, których uczestnicy musieli jeść ślimaki i chodzić do pracy w majtkach wypełnionych patyczakami. Przecież to jakieś dziwactwo, myśleliśmy. Tymczasem zaledwie kilka lat później nasza tara Palmer Tomkinson siedziała zagrzebana aż po szyję w kadzi z czerwiami. Ostatnio przeraziło mnie, że tu, w Wielkiej Brytanii, zaczęliśmy zmierzać ku Ameryce z naszymi galeriami handlowymi i ogromnymi tyłkami. Tymczasem ja wolałbym, żebyśmy wciąż dotrzymywali kroku Japończykom. Dziś ich cywilizacja osiągnęła już taki poziom kultury, że tamtejsze przepisy drogowe nakazują kierowcom autobusów ustępować pierwszeństwa samochodom, a ludzie mogą palić, gdzie tylko chcą. Gdy rozkoszowałem się papierosem i piwem z grupą przyjaciół w jednym z tokijskich barów, myślałem sobie, jak wspaniale by było, gdybyśmy podobną politykę przyjęli i u nas. Być może to właśnie dzięki swojemu wyluzowanemu podejściu do różnych kwestii, Japończycy najprawdopodobniej będą żyli dłużej niż przedstawiciele jakiejkolwiek innej nacji na świecie. Podobnie jak Francuzi i Islandczycy, którzy również dużo palą i dobrze jedzą, przeciętny Japończyk ma szansę do życia 100 lat. Tylko ci, którzy niewolniczo hołdują filozofii American Way, padają trupem w siłowniach w wieku 6 lat. Istnieje wszakże pewien aspekt życia w Japonii, który nie przypomina tego, co mamy w Wielkiej Brytanii i nie należy do rzeczy, na które powinniśmy patrzeć zazdrosnym okiem. Chodzi o chodzenie do ubikacji. Na całym globie to dość standardowa procedura. No może poza Niemcami, gdzie zachęcają, by przed spuszczeniem stolca zbadać go patyczkiem modlizaka. Tymczasem Japończycy przyjrzeli się prostej muszli klozetowej i niestety. Doszli do wniosku, że można ją ulepszyć odrobiną elektroniki. Rezultat? Moim zdaniem to kompletna klapa. To właśnie dlatego, gospodarka Japonii znajduje się obecnie w takim bałaganie. Japońskie elity i naukowcy utknęli w swoich łazienkach, bo nie potrafią podetrzeć sobie tyłków. Po pierwsze, deska jest podgrzewana. O czym ludzie o nieskośnych oczach w ogóle nie wiedzą. Będą więc, tak jak ja, siedzieć i wyobrażać sobie, że bijące od niej ciepło pochodzi od kierowcy ciężarówki ostatniej osoby, która korzystała przed wami z toalety. To naprawdę potrafi wytrącić z równowagi. Po chwili nabrałem przekonania, że od tego zakumulowanego ciepła z tyłka japońskiego tirowca mogę nabawić się zapalenia mózgu. Chcąc jak najszybciej się stamtąd zmyć, obróciłem się i ku własnemu przerażeniu odkryłem, że rolka papieru toaletowego została zastąpiona czymś, co można opisać wyłącznie jako deskę rozdzielczą statku kosmicznego Enterprise. Wszystkie zdobiące to urządzenie napisy były w języku japońskim. Pierwszy przycisk, który nacisnąłem trzęsącym się palcem, spowodował, że deska stała się jeszcze cieplejsza. Doszedłszy do wniosku, że jeśli nie zacznę działać szybko, upiekę się, stuknąłem w kolejny. Ten spowodował, że z sedesu ku moim pośladkom wystrzelił strumień ciekłego azotu. Nie mając chwili do stracenia i cierpiąc wielki ból, przekręciłem obiecująco wyglądającą gałkę, co skierowało ową fontannę prosto w moją mosznę. W rozpaczy przesunąłem jakiś suwak na sam dół i natychmiast poczułem to, co czuje osoba, która przypadkowo nadzieje się na pręd paliwowy w elektrowni jądrowej. Teraz naprawdę byłem w tarapatach. Zupełnie nie rozumiem po co to wszystko. Czy ktoś faktycznie mógłby chcieć kąpieli parowej dla swoich części intymnych? Komu zależy na tym, by deska klozetowa mogła osiągnąć ten sam zakres temperatur co opiekacz? Albo czy ktoś wstaje rankiem i myśli: "Już wiem, Zatrzymam się dziś rano przy stacji Bluebird i zamrożę sobie jądra. To zaś rodzi kolejne pytanie: skąd wynika potrzeba sterowania kierunkiem tej fontanny ognia i lodu? Potrafię sobie wyobrazić, że panie mogą potrzebować, a nawet rozkoszować się taką funkcją, ale u facetów powoduje tylko straszliwy ból. Problemów nastręcza też spłukiwanie. Pierwszy naciśnięty w tym celu przycisk wypełnił kabinę muzyką karaoke. Drugi uruchomił kran w narożniku. Dopiero gdy wszedłem do podmenu ósmego kwadrantu deski rozdzielczej, do moich uszu dobiegł szum wody zasysanej przez odpływ. Niestety, było to tylko nagranie wyemitowane przez system nagłaśniający toalety. Czegoś tu chyba nie rozumiem. Nie potrafię wymyślić żadnego racjonalnego powodu, dla którego... Komuś mogłoby zależeć na przekonaniu osób z sąsiednich kabin, że spłukuje kibel, podczas gdy tak naprawdę wcale go nie spłukuje. No i czy ktoś kiedykolwiek mógłby zapragnąć odtwarzać ten dźwięk z natężeniem zdolnym uśmiercić nietoperza? Bo wierzcie mi, taką właśnie głośność możecie tam sobie ustawić. W końcu pochyliłem się, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie uda mi się gdzieś odszukać konwencjonalnej spłuczki. Jakimś dziwnym sposobem sprawiłem, że prosto w moje krocze trysnął strumień wody. No i musiałem wyjść z kabiny, sprawiając wrażenie osoby, która nie chce zawracać sobie głowy opuszczaniem spodni. Z mojego nieszczęścia śmiali się wszyscy goście restauracji i znowu poczułem się jak wojczyźnie. Niedziela 25 maja 2008.